Hej, hej, cześć wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie na kanale Staram się ogarnąć i dzisiaj zapraszam Was na taki film 2 w 1. Po pierwsze chciałabym Was zapoznać z moimi ulubieńcami niekosmetycznymi. Zebrałam tutaj kilka naprawdę bardzo fajnych rzeczy, o których oczywiście za moment Wam opowiem. I druga część filmu to będzie nieco spóźnione rozdanie z okazji 555 subskrybenta. Tak jak zapowiadałam, kiedy stuknie ta liczba 555. Przygotuję jakieś takie małe podziękowanie dla Was z tej okazji. Zatem co, jeśli jesteście ciekawi i chętni, żeby wziąć udział w rozdaniu, to zapraszam Was dalej. Może od razu przeproszę z góry, ale jestem w towarzystwie dwóch dziewczyn i wiecie, różnie po prostu może po drodze być. Zacznijmy może od takich dodatków typowo jesiennych. Po pierwsze beret. Beret, który jest w 90% wykonany z wełny, więc on naprawdę bardzo fajnie grzeje i zabezpiecza naszą głowę przed uciekaniem ciepła. Ja jestem fanką beretów. Ogólnie bardzo lubię takie nietypowe nakrycia głowy. Na pewno zimą miniecie mnie gdzieś na ulicy w czapce pandy, bo ja po prostu uwielbiam, nie lubię takich nudnych czapek. Jak stawiam na coś, to zwykle jest to coś nietypowego. Ten beret dostałam w zeszłym roku od koleżanki i naprawdę bardzo fajnie on się u mnie sprawdza. Z tego, co się orientuję, one były jeszcze dostępne w Biedronce w tym roku za naprawdę bardzo fajną cenę. No i co ważniejsze, mają bardzo, bardzo dobry skład. Druga rzecz, też z kategorii takich dodatków typowo jesiennych, to będzie opaska na uszy. Ja jakoś tak długo nie mogłam się w pełni przekonać do tych opasek, ale jakoś się w zeszłym roku załapało i w tym roku również bardzo chętnie te opaski noszę. Wiecie, czasem jest tak, że no, pogoda na zewnątrz raczej nie zachęca do tego, żeby zakładać grube czapki. No i wtedy szukamy takich półśrodków i moim zdaniem idealnym półśrodkiem jest właśnie opaska, bo ona zabezpiecza uszy, a mnie zwykle najbardziej na tym zależy, więc potem nie żalę się, że głowa mnie boli, że mózg mi wypłynie i tak dalej. Na rynku naprawdę jest mnóstwo i kolorów, i wzorów, faktur, po prostu wiecie, do wyboru, do koloru. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Teraz może coś, czego fizycznie Wam nie pokażę, a będzie to film. Film, który ja widziałam już naprawdę jakiś czas temu, ale jakoś tak miło spędziłam przy nim czas. Rozśmieszył mnie, był czymś takim bardzo lekkim, nie wiem, do herbaty, do jakichś tam przekąsek. I jest to film Ilu miałaś facetów? Oryginalny tytuł to chyba What's Your Number? Tam występuje Anna Faris i ja wiem, że ona głównie kojarzy się z takimi przygłupimi komediami typu Straszny Film, Króliczek Playboya, ale tamta komedia była taka, bym powiedziała, odpowiednia. Nie tak, wiecie, że leciała po najniższej linii oporu, tylko coś takiego naprawdę przyjemnego właśnie, żeby wieczorem sobie obejrzeć i ona mnie rozbawiła. Jakoś tak, wiecie, pozwoliła na chwilę odciągnąć myśli od codzienności. Następna rzecz, nie będzie to herbata, a będą to różnego rodzaju szklane pojemniki, opakowania i pudełka. Ja przez długi czas myślałam, że po co kupować coś takiego, skoro każda rzecz ma swoje oryginalne opakowanie, ale no jednak takie pojemniki dają pewien komfort, wprowadzają ład w kuchni, zapobiegają zagnieżdżaniu się moli spożywczych i jak dla mnie tak atrakcyjniej wyglądają niż gdzieś tam naderwane, porozcinane opakowania od makaronu czy od herbaty. Pojemniki szklane możemy dostać w zasadzie w każdym sklepie typu Pepco, Deals, Action. Różne, wiecie, pojemności, różne kształty, także myślę, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, a ja mówię, one po prostu wprowadzają jakiś taki ład i porządek do mojej kuchni, zatem stwierdziłam, że również je Wam polecę. Wróćmy na chwilę do ubrań, bo zapomniałam o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie o dresach. Ja któregoś dnia obudziłam się z myślą, że potrzebuję dresów.
właśnie po to, żeby móc szybko wyskoczyć do sklepu, zrobić coś na dworze. Getry, wiecie, nie do końca grzeją, w dżinsach nie zawsze jest nam wygodnie, a dresy są właśnie takim idealnym rozwiązaniem. I ja stwierdziłam, że nie będę się bawiła w szukanie dresów w lumpach, bo to może zająć mi dużo czasu, mogę nie znaleźć tego, czego chcę, tylko po prostu pójdę do sklepu, kupię w odpowiednim rozmiarze nowe, z których będę po prostu korzystać. Znalazłam idealne, beżowe, bardzo ciepłe, bardzo milusie, aż chce się w nich naprawdę chodzić, bo one super się sprawdzają. Kosztowały chyba 80 zł, ale mimo wszystko uważam, że warto, bo to jest taka rzecz, która będzie mi przez długi, długi czas służyła. One są wygodne, więc super do chodzenia po domu. Wyglądają też bardzo spoko, więc mogę, wiecie, wyjść po prostu w nich po kawę, chleb, masło czy po cokolwiek innego, a nawet, nie wiem, przejść się po galerii w poszukiwaniu świątecznych prezentów. Nic nie stoi na przeszkodzie. No i dobra. No to skoro mamy te dresy, no to musimy je przecież też prać. I mam tutaj płyn do płukania. I ja poznałam się z tymi płynami dzięki Kasi z LGS, bo ona w którymś vlogu chyba polecała tą chemię włoską, dostępną w Dealsie. I faktycznie powiem Wam, no, że te płyny są dobre, są fajne. Przepięknie pachną, pranie w ogóle długo pachnie. Ja jeszcze potem jak zakładam je na siebie, to czuję delikatny zapach właśnie tych płynów do płukania. To jest moje drugie opakowanie. Pierwsze miałam w wersji orchidea, tutaj mam wersję lawendową. I naprawdę jestem zadowolona. Płyn jest bardzo wydajny, nie musimy wlewać go dużo. Jest intensywny, powiedziałam nawet, że to jest chyba taki bardziej koncentrat. Cena to 12 zł, także czego chcieć więcej. I w sumie, skoro już przy zapachach jesteśmy, no to polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie świece z marki Bosfera. Mam dwie. Poranne espresso i jesienny czar. I powiem Wam, że te świece są czymś fantastycznym. No, pachną po prostu obłędnie. Bardzo ładnie się wypalają równo. Mają drewniany knot. Z tego, co widziałam, marka oferuje naprawdę mnóstwo wariantów zapachowych, takich bardziej letnich, jesiennych, zimowych. To są świece sojowe, wykonywane ręcznie. Niestety nie powiem Wam, jaka jest tutaj gramatura, bo niestety nie jest to zapisane na opakowaniu. Ale poszukam na stronie producenta i spróbuję Wam gdzieś to napisać. Bardzo, bardzo serdecznie polecam, bo po poprzednim rozczarowaniu świecowym te naprawdę sprawdziły się super. I jeszcze jedna rzecz, taka bym powiedziała zapachowa, czyli dyfuzor. Ja o dyfuzorze pomyślałam wtedy, kiedy pojawiło się u nas takie pierwsze przeziębienie u Lili i stwierdziłam, że dyfuzor to będzie taka dobra rzecz, żeby ona mogła się inhalować. Do dyfuzora oczywiście dolewamy wodę, kilka kropelek ulubionego olejku i możemy, wiecie, na przykład usiąść przy nim i troszeczkę powdychać tych olejków. Mnie to naprawdę przynosi ulgę, kiedy mam problem z zatokami, kiedy po prostu rozsadza mi głowę, po prostu, wiecie, wdycham tą parę i przynosi mi to naprawdę ulgę i ja nie chodzę i nie narzekam, że mózg mi wypływa, tylko właśnie no koi mnie to, przynosi właśnie ulgę, uśmierza ból. Na pewno zainwestujemy w większy dyfuzor, taki bym powiedziała bardziej wydajny. Ten kupiliśmy bardziej na próbę, żeby zobaczyć, czy w ogóle będziemy z tego korzystać. Korzystamy, więc myślę, że śmiało możemy zainwestować w nieco porządniejszy sprzęt. Z tego oczywiście też będziemy korzystać. To jest taka mała rzecz, cieszy oko, no i też spełnia swoje zadanie. I ostatnia rzecz w sumie, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać, to jest książka, o której ja wspominam nieco szerzej w tym moim filmie z recenzjami książkowymi. Izabela Sowa, Powrót, książka napisana niezwykle inteligentnie, zabawnie, ten humor jest taki, bym powiedziała, w punkt. Mamy tutaj historię Dorotki, która wraca do Polski i ona tak jakby próbuje na nowo, wiecie, na nowo tak jakby zaadoptować się w tym środowisku, troszeczkę odświeżyć kontakty,
Ma ona taką trudną relację z matką, która ma jej za złe to, że rzuciła ASP, że zajęła się robieniem tatuaży. Ma dobrą relację z kolei ze swoim ojcem, ze swoją babcią. Babcia w ogóle jest przegenialną postacią, naprawdę. Zaczyna też nowe znajomości, między innymi z modelem, z którym wychodzi na spacery. Naprawdę historia jest świetna. Ja w sumie spodziewałam się bardziej może, że to będzie jakieś takie romansidło, takie wiecie, no coś do przeczytania, takie coś, co przejdzie w zasadzie bez większego echa. A książka była po prostu genialna, naprawdę. No i tak, to są wszyscy ulubieńcy, o których chciałam Wam wspomnieć, których chciałam Wam polecić, zachęcić do spróbowania, do sprawdzenia. No i przechodzimy teraz do drugiej części, czyli do mojego rozdania. Do rozdania stwierdziłam, że wykorzystam kosmetyki, bo to jest coś, co chyba sprawdza się najlepiej. Zasady, które chciałabym Wam zaproponować, to rozdanie zaczynamy dzisiaj, 22 listopada i potrwa ono do niedzieli, czyli do 28 listopada. Paczkę będę wysyłać na terenie Polski, zatem no to jest ważne, żeby pamiętać o tym, żeby potem adres podać mi Polski. Konkurs jest przeznaczony dla moich subskrybentów, którzy mają oczywiście subskrypcję otwartą. Ja to potem będę sprawdzała i weryfikowała. Oczywiście należy też zgłosić się w komentarzu. Wystarczą słowa "biorę udział", ale chciałabym, żeby komentarz również w jakimś stopniu odniósł się do filmu, bo ja bardzo nie lubię takich osób, które wiecie, piszą tylko "biorę udział" i tyle, bo to jest jakiś tam brak szacunku do drugiej strony, więc chciałabym, żeby pojawiło się to magiczne słowo, te magiczne słowa "biorę udział", ale również jakieś słowa odnośnie filmu. Mogą to być przecież Wasze polecajki, może to być odniesienie do którejkolwiek rzeczy, którą Wam pokazałam. No i konkretnie, co mam dla Was? Mam tutaj taką magiczną siatkę i wyciągnę z niej po prostu kilka rzeczy. Jako nagrodę zaproponuję Wam pędzel bambusowy do pudru. Rzecz numer jeden. Zaproponuję Wam również balsam do ciała marki Yope. Wersja zapachowa to rabarbar. Wydaje mi się, że bardzo spoko rzecz. Zaproponuję Wam również peeling do ciała oczyszczająco-odżywczy marki Bielenda, coś takiego. Do tego może dorzucę maseczkę w płachcie z Eveline Aloe Vera. To mamy cztery. Dorzućmy może do tego olejek do włosów z Schwarzkopf. Może do tego sprawdzi się również taki składnik do kremu i tutaj mam akurat wersję olej konopny marki Delia. Tu mam jeszcze taki drobiazg, czyli odżywcze masełko do skórek. Czy coś jeszcze bym Wam tutaj dorzuciła? Tak patrzę. Na pewno dorzucę Wam słodycze, jakieś drobiazgi w postaci próbeczek, maseczek, tego typu rzeczy. To powiedzmy, że są takie główne nagrody. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. Zatem co? Zasady znacie, czas znacie, ulubieńców znacie. Zachęcam oczywiście do tego, żeby zostawić tą łapkę w górze, żeby zostawić komentarz. Jeśli macie chęć, to subskrybujcie mój kanał, bo przy 666 osobie również pojawi się kolejne rozdanie. Mam nadzieję, że prędzej niż później. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się niedługo w czymś nowym, także buziaki i do zobaczenia.